Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im nawrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady te zebrał doktor Kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl. Już dziś zamów Eucharystię za duszę w czyśćcu cierpiącą. To najskuteczniejsza pomoc dla Twoich przodków. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Miesiąc Dusz Czyśćcowych. Słuchaj, rozważaj i módl się, pomagając uwolnić swoich przodków z czyśćca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, Tyś Matką Miłosierdzia, Tyś Matką Dusz Czyśćcowych. Przez Ciebie przychodzi nam każda pociecha, każda słodycz, każda łaska, boś Ty rozdawczynią skarbów niebieskich. O Maryjo, Różo Rajskich Wonności, Lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej. O Matko Dziewico, o Królowo Nieba i Ziemi, w ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą. Błogosław jej. O Matko Boża, błogosław wszystkich, którzy tego będą słuchać, i rozbudzaj w ich sercach żywe współczucie dla biednych dusz cierpiących, aby ratując je wszelkimi sposobami przez dobre uczynki i ofiary mszy świętych, jak największą ich liczbę wyzwolonych z więzienia ognistego wprowadzili do radości niebieskich, gdzie z aniołami i wszystkimi świętymi wielbić będą Boga w Trójcy Jedynego i Matczyną opiekę Twoją. O Maryjo, Matko nasza. Amen. Dzień siódmy. Inne cierpienia dusz czyśćcowych. Święte dusze czyśćcowe cierpią wiele męczarń, a jedną z najdotkliwszych jest ta myśl, że same grzesząc ściągnęły je na siebie, bo gdyby więcej kochały Pana Boga i lepiej Mu za życia służyły, mogłyby uniknąć tych pożerających płomieni. Pamięć także grzechów i niewdzięczności ich względem Boga bolesną zadaje im mękę. W czyśćcu widzą one wszystko inaczej, jak my tu widzimy. Oświecone światłością Bożą rozumieją teraz, jaką cześć, miłość, chwałę winny były oddawać Bogu i jakie posłuszeństwo prawu Jego. Dręczą się i skarżą na siebie, że nie spełniały tych świętych obowiązków, że straciły czas, życie, które na to było im dane, aby, wzbogacając się coraz bardziej w zasługi i łaskę Bożą, świetny tron i koronę chwały sobie wysłużyły. Skorzystajmy z ich przykładu, dobrymi uczynkami ścielmy sobie gniazdko na łonie Bożym, a unikniemy ognia czyśćcowego. Od dziś, od tej chwili, oddajmy się całkiem Bogu. Każda czynność nasza, każda myśl, każde pragnienie niech Boga ma na celu, do Boga zdąża, abyśmy przy wyjściu z ciała mogli z ufnością z Jezusem zawołać.
Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. O Boże, tyle lat życia mego ubiegło, a cóżem zabrała na wieczność szczęśliwą? Czymże na niebo zasłużyłam? Dziękuję Ci, o dobroci nieskończona, że mi jeszcze dajesz czas do naprawienia złego. Przebacz grzechy moje. Daj mi łaskę, abym przez resztę życia kochała Cię serdecznie i wiernie Ci służyła. Zmiłuj się nade mną, o Boże, zmiłuj się i nad duszami jęczącymi w ognistych pożarach. Wysłuchaj błagania nasze, skróć ich męczarnie, a wprowadź je do wiecznej ochłody. O Maryjo, Matko dusz czyśćcowych i Matko nasza, wspieraj nas przemożną przyczyną Twoją. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki wieków. Amen. Modlitwa. Wszechmogący wieczny Boże, który zarówno panujesz żywym i umarłym i nad wszystkimi się litujesz, o których wiesz, że wiarą i uczynkiem do Ciebie należeć będą, pokornie Cię błagamy, abyś tym, za których modlić się postanowiliśmy, a którzy czy na tym świecie jeszcze w ciele żyją, czy też opuściwszy je, przeszli już do żywota wiecznego, przez przyczynę wszystkich świętych Twoich, wedle słodkiego miłosierdzia Twego, wszystkie grzechy ich odpuścić raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na Piśmie Świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykład. Święty Dionizjusz Kartus w księdze swej O rzeczach ostatecznych człowieka opowiada widzenie pewnego żołnierza irlandzkiego o imieniu Tundal, który długo w obozie żyjąc, w 64 różnych grzechach, jak zwykle ludzie tego stanu, opamiętał się nareszcie i szczerze się nawrócił, a wkrótce, zapadwszy w ciężką chorobę, umarł. Towarzysze jego, widząc ciało nieco ciepłe, wstrzymali się z pogrzebem. Gdy oto po kilku dniach Tundal z krzykiem otwiera oczy i opowiada obecnym, co się z nim działo po śmierci. Musiał on pod opieką swego anioła stróża przebywać wiele męczarni, ale naprzód kazano mu wdzierać się na wysoką górę, której jedna strona gorzała strasznym, siarczystym, cuchnącym ogniem, gdy przeciwnie na drugiej ostre zimno, śniegi i zamarzłe rozciągało się jezioro. Był to czyściec, gdzie biedne dusze, jakby srogim wichrem miotane, na jedną to na drugą stronę, niepojęte, cierpiały męczarnie. Wrzucono potem wraz z innymi biednego żołnierza w paszczę smoka ognistego, gdzie szatani w postaci wilków, niedźwiedzi, lwów, wężów z okrutną nienawiścią zaczęli szarpać, kąsać, rozdzierać wszystkich tych nieszczęśliwych. Niepodobne wyrazić, jak straszne cierpiał tam katusze. Jednakże potęgą modlitwy, wzywając świętego imienia Jezus, wydobywa się z paszczy smoka. Znajduje swego anioła stróża i z nim przychodzi do wysokiego mostu, najeżonego ostrymi hakami, zawieszonego nad przepaścią. Anioł mówi do niego: trzeba ci przejść przez ten most, prowadząc krowę, którąś ukradł. O, ja nieszczęśliwy! Zawołał Tundal płacząc. Jakże przejdę z krową przez most tak wąski, tak wysoki? Wpadnę niechybnie w przepaść i porwą mnie szatani. Nie może być inaczej, odpowie anioł. Trzeba pokutować za kradzież, którąś popełnił.
można sobie wyobrazić, z jakim przerażeniem, z jaką trwogą biedny Tundal szedł po moście, prowadząc krowę za rogi, raniąc nogi na hakach, wszędzie ślady krwi zostawiając, to się ślizga na moście, to powstrzymuje spadającą krowę. Im dalej postępuje, tym więcej się boi. Gdy oto w połowie drogi spotyka innego pokutnika, niosącego na barkach ciężar skradzionego zboża, z którym most przebywać musiał. Jakże się rozminąć? Żaden z drogi ustąpić nie może. Co począć? Tundal ukazuje nogi skrwawione. Biedny żołnierz drży na samo wspomnienie strasznego ucisku, jaki cierpiał, słysząc pod mostem wycie i wrzaski szatanów oczekujących na swą zdobycz. Pan Bóg nareszcie zlitował się nad biednymi pokutnikami. Rozminęli się, nie wiedząc, jak się to stało. I Tundal przybył szczęśliwie do brzegu. Wyszedłszy z miejsca męczarni, znalazł się na zielonych łąkach rozkosznego raju. Tam oglądał chóry błogosławionych według stopnia chwały, jakiej zażywają w niebie. Od wspaniałych ogrodów Edenu, gdzie tryska źródło wód żywych, do miejsca najwyższej światłości, którą mógł tylko dojrzeć ze szczytu gór niebotycznych, skąd też widział ziemię ścielącą się u stóp swoich. W mieszkaniu błogosławionych widzi on wszystko przed sobą, około siebie. Nie potrzebuje o nic pytać. Doskonale zna wszystko, wie znaczenie i własność każdej rzeczy. W upojeniu szczęścia, w niewymownej rozkoszy z chórami aniołów śpiewa chwałę Bożą. Wielbi moc, mądrość, miłość Jezusa Zbawiciela. Gdy niestety anioł oznajmia mu, że trzeba wrócić do ciała, aby to, co widział, drugim opowiedział. Zasmucił się bardzo Tundal, chciałby tam zostać na zawsze, lecz oto czuje, że dusza jego przywdziewa ciało, jakby szatę. Otwiera oczy i znowu znajduje się na ziemi. Wysłuchane treści pochodzą z książek Miesiąc Dusz Czyśćcowych. Cuda Boże w Świętych Duszach Czyśćcowych oraz z broszurki ABC Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym. Pozostałe wartościowe książki i dzieła chrześcijańskie nabędziesz na stronie najgłowie.pl.